W Omoni Szymkowiak podał do Żurawskiego, a ten ładnym strzałem zdobył pierwszego gola. Kasperczak odetchnął z ulgą. Potem było coraz lepiej. Na 2-0 podwyższył pięknym strzałem z powietrza Frankowski. Tuż przed przerwą w pole karne wpadł Baszczyński i zdobył trzecią bramkę. Na początku drugiej połowy do siatki Omoni znów trafił Żurawski. Piątego gola zdobył Dubicki. W końcówce zrobiło się nerwowo. Dwa rzuty karne wykorzystał Raufmann. Wisłę dwukrotnie też uratowała poprzeczka. Dzisiejsza prasa jest zgodna. Wiślacy bez... Że pan należał do większości, jako jeden z większych, do sceptyków przed tym spotkaniem. Nie dopuszcza pan możliwości, że Cypryjczycy są słabą drużyną. Mówił pan, że to nie są tak zwani piłkarzy kelnerzy, chyba to potwierdzili. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj futbol cypryjski poszedł w górę niesamowicie. Zresztą widać, że ten zespół nigdy się nie załamywał. Próbował grać piłką, technicznie się dobrze prezentował. Także no, można ich pochwalić. My szkoda, żeśmy nie wykorzystali może tych wszystkich okazji, jakie żeśmy mieli, ale można być zadowolony z wyniku. Trenerze, ja wiem, że pana jeszcze chwilę pana przetrzymam. Przede wszystkim zapytam, jak pan ocenia grę tych trzech nowych zawodników. Zacznijmy od Nawodczyńskiego. Ja myślę, że w tej chwili trudno ich oceniać po jednym meczu, tak? Trzeba im dać trochę więcej czasu, żeby się sprawdzili, żeby pokazali, że mają jakąś wartość i jakość w tej drużynie. Przede wszystkim zapytam o Brazylię, bo były takie momenty w pierwszej połowie, kiedy no uciekł tą lewą stroną i dośrodkował, jednak troszeczkę chyba nie jest to taki sam zawodnik jak Kosowski. No ten styl może nie jest taki sam, szczególnie jeżeli chodzi o morfologię, tak? To jest zawodnik bardziej techniczny, bardziej taki z techniką wyrafinowaną. No ale to jest zawodnik, który na pewno z meczu na mecz będzie coraz lepszy i na pewno się nam przyda. Bardzo panu popsuł krew Kaloucze? Bo ja myślę, że dzisiaj to nie jest moment o mówieniu o Kaloucze. Trzeba pochwalać innych zawodników. Także trzeba pochwalić tych, którzy dzisiaj byli na boisku, którzy walczyli pod 90 minut. No i którzy po prostu bardzo skutecznie grali. To pochwalmy duet napastników, bo martwiliśmy się, jak będzie współpracował Żurawski bez Kuźbo, bo okazuje się, że Frankowski jest znakomitym uzupełnieniem. Oczywiście, zresztą Frankowski zawsze był strzelcem i to potwierdza, także liczymy na niego i myślę, że w tym sezonie znowu będzie nam strzelał bramki. Trenerze, Nikozja musi wygrać w rewanżu 3-0, to jest możliwe? W piłce nożnej wszystko jest możliwe. Ja myślę, że to jest dobra zaliczka w pierwszym meczu dla nas. Także no, nie będziemy chcieli odpuścić tej okazji. Dziękuję trenerze. Tyle Henryk Kasperczak. Dziękujemy trenerowi. Adam, gdybyś miał coś powiedzieć na temat ustawienia czy podejścia Wisły do rewanżowego spotkania. Jakbyś to widział? Wisła jest w doskonałej sytuacji. To zwycięstwo, które zapewnili sobie na własnym boisku, stawia zdecydowanej dobrej roli Wiślaków. Jednak nie wolno zapominać, że Cypryjczycy grają do końca. Cypryjczycy grają do końca, jeśli Wisła w rewanżu zagra z takim samym nastawieniem, z taką koncentracją, z takim samym szacunkiem dla rywala, to nie będzie źle. Wtedy będziemy czekać spokojnie na wyniki meczu Anderlecht Rapin. Za uwagę państwu dziękuję. Wszystkie bramki zawodnicy Wisły. 1-0 w 11 minucie spotkania. Teraz dośrodkowanie na pole karne, tam był Żurawski, do Frankowskiego, gol! Cudowna akcja Wisły, 2-0. Piłka znowu w polu karnym, strzela i gol! Baszczyński, fantastyczny gol! 3-0, Marcin Baszczyński, strzał, Adam, jak to się powiedziało, rozpaczy, nie wiedział co zrobić z tą piłką, ale wpakował ją do siatki w kapitalnym stylu. 3-0, Wisła prowadzi z Omonią. Pole karne, odbita piłka z dystansu i celniej, 4-0 i Maciej Żurawski, Wisła, Omonia, 4-0, 49 minuta spotkania. Nie ma spalonego, ucieka Żurawski sam z bramkarzem, przystrzeli bramkę przed wejściem z boiska, zagranie i 5-0, i 5-0 prowadzi Wisła z Omonią. Nawodczyński błąd, stopera Wisły, uwaga, Raufmann na prawą nogę. Rzut karny. Uwaga, Raufmann, 74 minuta spotkania. Piekutowski czy Raufmann? Raufmann, 5-1. Ponownie Raufmann i znowu będzie rzut karny. Tak. 85 minuta meczu, Raufmann, najgroźniejszy strzelec Omonii. 5-2. I koniec spotkania.
jest popisowa akcja Macieja Żurawskiego. Niewielu jest polskich piłkarzy, którzy potrafią strzelać z 18 metrów i trafiać w światło bramki, mało tego, pokonywać bramkarza. No Maciek jest fantastycznym napastnikiem. On właśnie jest takim piłkarzem, który to jest takie jego typowe dla niego, kiedy na prawą nogę zrobi zwód i na tym 18-20 metrze ma czystą sytuację, wtedy jest nadzieja, że będzie bramka. A to jest typowe zagranie dla Rainera Raufmana. Raufman jest bardzo skuteczny, bo 40 bramek, prawie 40 bramek co roku w lidze cypryjskiej, to też trzeba jednak umieć strzelić. Tutaj Adam Piekutowski nie miał szans, nie zdążył, by dopiec do tej piłki. No, być może tutaj jeszcze, kiedy ona wpadała w pole karne, ale nie można winić bramkarza za tą bramkę. Natomiast pewne jest to, że z Daniela Dubickiego nie ma materiału na obrońcę. Na pewno tak, z tym, że ja tutaj chciałbym pochwalić Piekutowskiego już później po tej bramce, że stał bardzo daleko właśnie od własnej linii bramkowej i wiele sytuacji zażegnał wcześniej, zanim one się stały. Natomiast tutaj za głęboko stał na linii i już nie zdążył, żeby wejść do Raufmana. Długo Wisła Kraków przegrywała. Martwiliśmy się właśnie ostatnie fragmenty tego spotkania. Wtedy właśnie Omonia przepuściła kolejną falę ataków na bramkę Piekutowskiego. Tak, przy 2-1 to są właśnie te momenty, kiedy Omonia stworzyła kilka sytuacji, z których mogła zdobyć bramkę. I gdyby no, tak się ułożyło nieszczęśliwie dla Wisły, że wpadłaby trzecia, wtedy wszyscy bardzo byśmy się denerwowali o końcowej linii. Martwiliśmy się o linię obrony bez Arkadiusza Głowackiego. Nie mamy zmartwień, jeśli chodzi o atak. Maciej Żurawski, jeśli jest w formie, zdobywa przepiękne gole. No tutaj widzieliśmy wszystko, co powinien mieć napastnik. Właśnie miał sytuację 1-1. Nie ryzykował strzału. Poszedł 1-1 w 16 na lepszą nogę. Dokładny, spokojny, celny strzał. I to jest właśnie to, co charakteryzuje klasę zawodnika. Wspaniałe wykończenie akcji 1-1 w sytuacji bramkowej. No więcej od napastnika wymagać nie trzeba. Muszę Państwu powiedzieć, że trener Engel, kiedy widział tą akcję, to już mówił, kiedy Maciej Żurawski przekładał piłkę na prawą nogę, będzie gol, rzeczywiście nie pomylił się Pan. No tutaj mogło być 3-2, co pokrzyżowałoby ewentualnie Panu plany. Moje plany. W związku z Ale tu również mogło być 3-2. Wesko Michajlowicz, taki piłkarz bardzo doświadczony, troszkę niesforny, dlatego trenerzy nie wstawiają go od początku. On ma zwykle kłopoty z trenerami, bo jest bardzo niespornym piłkarzem, ale umiejącym bardzo wiele. Po jego wejściu od razu Omonia miała dwie czyste sytuacje i ten strzał też mógł zakończyć się bramką. Ogólnie wrażenie Wisły Kraków dobre, jeśli chodzi o tego przeciwnika. Na początku sezonu Macieja Żurawskiego i dyscyplina taktyczna Wisły. To zdecydowało o awansie krakowian do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Był to ciężki mecz, tym bardziej, że graliśmy w dziesiątkę. Dziejami, ale apetyty na korzystny wynik malały z każdą minutą gry na stadionie Konstanta Wandenstocka. Tradycyjne już błędy wiślackiej defensywy zaowocowały stratą bramki w 13 minucie, gdy Adama Piekutowskiego pokonał Nenad Jestrowicz. Bramkarz krakowian i tak był jednym z najlepszych zawodników na boisku i to jemu, a także nieskuteczności Aruny Dindane mogą Polacy zawdzięczać zaledwie 3-bramkowy bagaż, z jakim wrócą do kraju. W 38 minucie na 2-0 podwyższył Lovre, a trzeciego gola tuż po przerwie strzelił Aruna. Druga połowa była jednak lepsza w wykonaniu Wiślaków, którzy wreszcie zaczęli stwarzać zagrożenie pod bramką Anderlechtu. W 63 minucie Maciej Żurawski posłał jeszcze piłkę obok słupka, ale w 77, gdy sędzia podyktował rzut karny za faul na Danielu Dubickim, Żuraw już się nie pomylił. Wynik 1-3 daje nadzieję na emocje w rewanżu za 2 tygodnie. Wisła sprzed pół roku pewnie by tę stratę odrobiła. Możliwości obecnego składu są jednak dużo mniejsze. To gol zdobyty przez Jestrowicza w 12 minucie. Świetne dogranie z lewej strony Seola. Jestrowicz był tam, gdzie być powinien, napastnik. Jak mówił Marcin Rzewakow, lis pola karnego. Obrońcy popełnili tutaj podstawowy błąd. Trzeba atakować piłkę. Owszem, należy kontrolować przeciwnika, ale ten atak na piłkę musi być. 37 minuta, Goran Lovre. Drugi gol dla Anderlechtu. Znowu spóźnieni obrońcy. Stoperem próbował być Brazylia, jak widać z niezbyt dobrym skutkiem. Brazylia poszedł za swoim zawodnikiem. Tutaj próbował jeszcze ratować sytuację, ale niestety widać, że ten nawyk obronny nie jest najlepszą stroną Brazylii. Tak było po przerwie. 2-0 prowadził Anderlecht. Wisła od początku drugiej części gry próbowała atakować, ale z ataków nie rezygnowali także piłkarze Hugo Wrosa.
kolejne sytuacje. I sytuacja bramkowa, 59. minuta Arena. Taktyczny błąd Wiślaków. Nie można zostawić zawodnika w momencie, kiedy jest wyprowadzana piłka z własnej połowy. Tutaj należy się zawsze liczyć z tym, że piłka może być stracona. Jednak zawodnik, który jest akurat na świetle bramki, powinien być absolutnie kryty. Akurat Mariusz Job tutaj nie do końca wywiązał się z zadania. To już wszyscy myśleliśmy, tylko nasi komentatorzy, że piłka jest w bramce. Znakomite podanie Mirosława Szynkowiaka i świetnie w polu karnym za nas się Maciej Żurawski. Maciek zrobił to, co powinien, jeżeli chodzi o samą akcję. Świetnie zwiódł zwodem zawodnika Anderlechtu. Niestety brakło tego wykończenia. Mierzył, widać, przy bliższym słupku, ale niestety niecelnie. Jeśli chodzi o Arunę, to już nie mamy wątpliwości. Pokrętło z niego naprawdę wyborne. Świetnie drybluje, znakomicie potrafi znaleźć się w polu karnym. To sytuacja z 76 minuty. Jeśli chodzi o karny, nie mamy żadnej wątpliwości. Faul ewidentny. Widać było, że obrońcy Anderlechtu pilnowali Macieja Żurawskiego. Trochę zlekceważyli Dubińskiego. Bardzo dobry strzał Maćka. Widać było, że wcześniej miał obrany róg i bardzo, bardzo mocno strzelił. Nie do obrony. A tu brawa należą się Piekutowskiemu. Tak, powiedzieliśmy, Adam był dobrze dysponowany dzisiaj. No i gdyby tutaj Maciej Żurawski, tak jak w meczu z Omonią, podawał do Dubickiego, mielibyśmy dużo, dużo lepszy wynik przed spotkaniem rewanżowym, a tutaj kolejny błąd obrońców. Próba pułapki, nieudana próba pułapki offside'owej, próbował ratować jeszcze Mariusz Job. Chwycił zawodnika za koszulkę, sędzia puścił grę. Całe szczęście, że ten strzał był niecelny. Co trzeba poprawić przed rewanżem w Krakowie w drużynie Wisły Kraków? No nie chcę się... Debiut w europejskich pucharach ma za sobą Wisła Płock. W pierwszym meczu rundy wstępnej Pucharu UEFA płoccanie zremisowali na Łotwie z drużyną FC Ventspils 1-1. Pierwsza połowa należała do Wisły, której prowadzenie dał strzał Dariusza Gęsiora w 41 minucie. Tuż przed przerwą goście mogli podwyższyć wynik, ale uderzenie Mikulenasa trafiło w słupek. W drugiej połowie Wiślacy ograniczali się do obrony korzystnego rezultatu, oszczędzając chyba siły na spotkanie ligowe z Polonią. Taka taktyka zwykle się mści, stąd wyrównujący gol Andrzejsa Butryksa w 59 minucie. Faworytem w rewanżu będzie jednak Wisła. Jutro do walki o awans do pierwszej rundy Pucharu UEFA staną pozostałe drużyn reprezentujących Polskę w rundzie wstępnej Pucharu UEFA odniósł Groklin Grodzisk Wielkopolski. Jego rywal, litewski Atlantas Kłajpeda, nie zmusił gospodarzy do nadmiernego wysiłku, a bardziej od przeciwnika we znaki dawała się grodziszczanom debiutancka trema związana z premierowym występem w meczu o europejskie puchary. Stąd na pierwszego gola trzeba było czekać do 36 minuty, gdy dośrodkowanie z rzutu rożnego wykorzystał Grzegorz Rasiak. Grę uspokoiła jednak dopiero druga bramka Rasiaka, zdobyta zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy. Wynik 2-0, mimo kilku dobrych okazji, utrzymał się do końca, ale ta zaliczka powinna wystarczyć Groklinowi do zapewnienia sobie awansu do kolejnej rundy. Dużo gorszym widowiskiem był mecz innego naszego przedstawiciela w Pucharze UEFA, Dospelu Katowice. Podopieczni trenera Edwarda Lorenza byli murowanym faworytem wyjazdowego meczu z macedońską cementarnicą Skopje. Tymczasem bliżej zdobycia bramki byli gospodarze. Mecz zakończył się jednak bezbramkowym remisem, który w perspektywie rewanżu bardziej cieszy katowiczan. Szkoda, że ich radości nie mogą podzielić kibice, którzy mają z pewnością nieco inne wyobrażenie o futbolu. Na naukę piłkarskiego rzemiosła gracze do Spelu mają tylko 2 tygodnie. Piłkarze Wisły Kraków nie potrafili odrobić straty z pierwszego meczu w Brukseli. Długo toczyli zaciętą walkę z Anderlechtem, ale przegrali w Krakowie 0-1. Mistrzowie Polski zagrali lepiej niż przed 2 tygodniami, ale na znakomicie usposobione fiołki to nie wystarczyło. Wiślacy stworzyli kilka okazji, z których mogły paść bramki. Najlepszych nie wykorzystali w drugiej połowie Tomasz Frankowski i Maciej Żurawski. Brak koncentracji w końcówce meczu kosztował Wisłę utratę gola, którego zdobył Aruna. Podopiecznych Henryka Kasperczaka czekają występy w Pucharze UEFA. Biała Gwiazda niestety nie jest już tak silnym klubem jak w zeszłym sezonie. I skomentujmy je. Frankowski. Pierwsza sytuacja. No myślę, tutaj nie ma mowy oczywiście o karnym. Ta sytuacja z rzutem karnym była przy tej drugiej sytuacji.
Tak, no chwaliliśmy sędziego przed meczem, ale wydaje mi się, że w paru sytuacjach, no na przykład w tej, ale nie tylko w tej, sędzia był wyjątkowo pobłażliwy dla zawodników Anderlechtu, choć z całą pewnością przebieg obu meczów dowodzi, że nie w tym należy upatrywać przyczyn tego, że w Lidze Mistrzów zagra Anderlecht, a nie Wisła. Anderlecht oczywiście miał w tym spotkaniu parę wypadów i za chwilę sytuacja niewykorzystana przez Macieja Żelazkiego chyba najlepsza, a to jeszcze raz Tomasz Pankowski. No i to jest druga sytuacja, w której sędzia miał pełne prawo podyktować rzut karny. Powiedziałbym nawet, że miał obowiązek to uczynić. Niestety tak się nie stało. Wisła bardzo się starała, to uderzenie Damiana Gorawskiego. Jak możemy ocenić postawy właśnie tego zawodnika? No na pewno Damian bardzo się starał, był bardzo waleczny, robił dużo szumu w liniach ofensywnych. Czasami niestety mało skutecznie, ale na pewno był jednym z nielicznych zawodników. Chyba najlepsza sytuacja meczowa i gdyby Żurawski strzelił szybciej i dołem, nie starał się lobować, podnieść piłkę, tylko ostro po ziemi, wdusić ją w ziemię i skierować w długi róg, to być może, że ta bramka na 1-0 dodałaby animuszu, zmieniłaby oblicze tego meczu i wszystko byłoby możliwe. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jeden szczegół, że ja bardzo cenię Maćka Żurawskiego i widzę w nim bardzo wartościowego zawodnika, ale wydaje mi się, że dzisiaj za bardzo cofał się do tyłu, za bardzo szukał tej gry jakby z głębi pola. Nie wiem, czy miał takie zadania, przecież to jest snajper wyborowy, to jest król szesnastki, tracił tam wiele sił, był aktywny, chciał, pokazywał się, chwała mu i cześć, ale oczekujemy od niego i ja bym go tak ustawiał, żeby bardziej grał z przodu, żeby był tym wykańczającym akcję zawodnikiem. Krytykowano go w pierwszym meczu za straty, być może z tego to właśnie wynikało, że się cofał, był bardziej asekuracyjnie grał. No powiedzmy sobie szczerze, że Maciek Żurawski jest w tej chwili naszym najlepszym napastnikiem w kraju, dowodzi tego jego postawa w meczach ligowych, dowodzi to postawa jego w meczach reprezentacji. Ja myślę, że nie powiedział ostatniego zdania, jeszcze nie raz zobaczymy jego wielkie mecze. Ale w tym dniu, jakbym mógł i grałbym bliżej niego, to mu powiedział: Maciek, graj bardziej z przodu. Tak jak gra właśnie Aruna. 84. Który... minuta, ta sytuacja, która doprowadziła do tego, że Anderlecht wygrał to spotkanie 1-0. Ale on absorbował naszą obronę cały czas i angażował się w wszystkie akcje, które zaczynały się na 30 metrów przed bramką, naszą bramką. Czyli nie tracił siły na zbędne cofanie się, był i spełniał to zadanie, które do niego należy. I taką samą rolę widziałbym w wykonaniu właśnie Maćka Żurawskiego. Przy tej bramce Aruna popisał się tym, czym imponował również w pierwszym meczu, znakomitym opanowaniem technicznym, panowaniem nad piłką. Znakomitym. Sezonu jest zespół stołecznej Herty. Drużyna Huba Stevensa zajmuje dopiero 13 miejsce w tabeli. Na mecz w Bochum Berlińczycy udali się w bojowych nastrojach. Już w 8 minucie Andreas Neuendorf pokonał bramkarza gospodarzy. Zawodnicy VfL ruszyli do odrabiania strat i tuż przed końcem pierwszej części meczu doprowadzili do wyrównania. Piłkarzem, który przechytrzył Kirajego, był nasz rodak Tomasz Zdebel. Asystował Irańczyk Wahid Haszemian. Po ostatnich niepowodzeniach Hub Stevens posadził na ławce Artura Wichniarka. W jego miejsce grał Aleksander Mladenow, ale to w 66. minucie po raz drugi w głównej roli wystąpił Andreas Neuendorf. 4 minuty później na boisku pojawił się Bartosz Karwan. W 71. minucie gry musiał przełknąć wraz z kolegami gorzką pigułkę, gdyż do siatki Kirajego trafił Haszemian. Asystę zaliczył Islandczyk Tordur Gudjonsson, który na boisku pojawił się zaledwie 60 sekund wcześniej. Pierwszej rundy piłkarskiego pucharu UEFA. Hertha Berlin, Groklin, Grodzisk Wielkopolski. Wbrew oczekiwaniom polski zespół był równorzędnym rywalem dla bardziej utytułowanych gospodarzy. Goście grali uważnie w obronie i inicjowali sporo akcji ofensywnych. Dobrze w bramce Groklinu spisywał się Mariusz Liberda. W ostatnich sekundach spotkania piłkarze z Grodziska nie wykorzystali znakomitej sytuacji do zdobycia zwycięskiego gola. Bezbramkowy remis nie wyłonił faworytów przed rewanżem, który 15 października rozegrany zostanie w Grodzisku Wielkopolskim. Klin Grodzic Wielkopolski nie będzie już nieznanym w Europie małym klubem. Na pewno na długo zapamiętają go Berlińczycy, którzy już w pierwszej rundzie pożegnali się z pucharem UEFA. Po bezbramkowym remisie przed 3 tygodniami dziś w Grodzisku wicemistrzowie Polski wygrali 1-0. Pierwsza połowa stała pod znakiem dużej przewagi gospodarzy, ale nie popartej golem. W drugiej gra się wyrównała.
Okazji dla Herty nie wykorzystali Wichniarek i Bobić. Wreszcie po strzale rezerwowego Piotra Piechniaka niepewną interwencję Węgra Kiraja wykorzystała para Niedzielan-Rasiak. Ten ostatni wepchnął piłkę do siatki przy asyście bezradnego Simunicia. W Grodzisku Feta w Berlinie burza. W drugiej rundzie Pucharu UEFA zobaczymy też mistrzów Polski Wisłę Kraków. Pod Wawelem było 2-1 i takim samym wynikiem zakończył się rewanż w Nijmegen. Awans został okupiony dużym wysiłkiem drużyny Białej Gwiazdy. Piłkarze NEK od początku meczu byli bardzo groźni i pierwsi zdobyli gola. Piekutowskiego pokonał Zönnefeld. Na szczęście znakomitą skuteczność potwierdził Tomasz Frankowski. Strzelał Żurawski, a filigranowy napastnik Wisły, choć dobijał na raty, znalazł sposób na bramkarza gospodarzy. Akcja Szymkowiaka, Żurawskiego i Frankowskiego przypieczętowała awans. Bezradni Holendrzy ratowali się brutalną grą i kończyli mecz w ósemkę. W piątek poznamy rywali Groklinu i Wisły w drugiej rundzie Pucharu UEFA. Do Holandii na wakacje, bo najpierw bramka Holendrów, ale nie powinien chyba jechać na wakacje, bo tam nie będzie mile widziany. Cztery bramki w dwóch meczach. No będą go pamiętać na pewno, także rzeczywiście. Ale to jest kraj, do którego na wakacje się chyba nie jeździ, tylko z 2-3-dniową wizytą, bo niewielki kraj, nie ma zbyt wielu atrakcji czysto turystycznych i plażowych. Ale mamy na myśli tutaj, aby nie jechał na wakacje, ponieważ będzie miał tyle ofert, prawda? I Wisła będzie niezadowolona wtedy. Pomylili się piłkarze obrońcy Wisły Kraków. Ten błąd jeszcze w pierwszej części spotkania wykorzystali zawodnicy Nijmegen. Nad grą linii obrony trzeba jeszcze popracować. Pewnie wzmocnieniem będzie Arkadiusz Głowacki, który wraca do formy. Jeśli chodzi o siłę ofensywną, to takich zmartwień Henryk Kasperczak chyba nie ma. No zdecydowanie, zwłaszcza w drugiej połowie rzeczywiście i Górawski, i Brasilia grali bardzo ofensywnie, bardzo szybko. No, Górawski zrobił na mnie piorunujące wręcz wrażenie i swoją szybkością i ciągiem na bramkę. Natomiast Brasilia, no, myślę, że nie tyle brakuje mu talentu, co czasami może troszeczkę charakteru do walki, ale także w dzisiejszym meczu wykazał się dużą aktywnością i to ważne, zwłaszcza w momencie, kiedy zespołu Wisły z różnych przyczyn, czy to z powodu braków kondycyjnych, dużego nałożenia się wysiłku w meczach ligowych i pucharowych, czy z jakichkolwiek innych, nie stać na grę ofensywną ze strony bocznych obrońców, to bardzo, bardzo ważne, żeby boczni pomocnicy przejęli te zadania ofensywne i tak się dzisiaj stało. Widzieliśmy tutaj bramki Tomasza Frankowskiego, ale... Chrzackim świętem. Nic zatem dziwnego, że w sobotnie popołudnie na Arena of Schalke przyszło aż 61 tysięcy widzów. Gospodarze z Animuszem atakowali bramkę Kana i w 16 minucie Kampaj spadł w starciu z Linkę w obrębie pola karnego. Arbiter spotkania, Edgar Steinborn, podyktował jedenastkę, którą bez problemu na bramkę zamienił Tomasz Hajto. W zespole Schalke 90 minut zagrali obaj Polacy, ale zarówno Tomasz Wałdow, jak i Hajto przypłacili mecz żółtymi kartkami. Po ostatnim remisie z HSV trener drużyny z Gelsenkirchen na ławce posadził Rodrigueza, a w jego miejsce od pierwszej minuty zagrał Ode Kampais i właśnie Holender na 10 minut przed końcem spotkania pogrążył mistrzów Niemiec. Asystę zaliczył Mika Hanke. I oto wyniki spotkań. Piłkarze z Grodziska Wielkopolskiego po raz kolejny udowodnili, że nie straszne im uznane europejskie firmy. W pierwszym meczu drugiej rundy Pucharu UEFA Groklin zremisował na wyjeździe z Manchesterem City 1-1. Co prawda początek spotkania należał do gospodarzy, którzy od 6 minuty prowadzili dzięki trafieniu Nikola Anelki, ale z biegiem czasu wicemistrzowie Polski radzili sobie coraz lepiej. Słynny bramkarz David Seaman jeszcze przed przerwą dwukrotnie znalazł się w opałach. Do kapitulacji zmusił go w 65 minucie Sebastian Mila po świetnie wykonanym rzucie wolnym. Mimo naporu Anglików, Groklin obronił niezwykle korzystny dla siebie wynik, który daje mu spore szanse na awans do trzeciej rundy. Zawiedli się ci, którzy myśleli, że Wisła Kraków sięgnie w stolicy Norwegii po zwycięstwo w meczu z Vålerenga Oslo. W pierwszych minutach spotkania mistrzowie Polski nie potrafili udokumentować swojej przewagi strzelnieniem gola. Niewykorzystane przez Gorawskiego i Frankowskiego okazje mogły zemścić się w końcówce pierwszej połowy, kiedy to Piekutowskiego starał się zaskoczyć Gasi. W drugiej odsłonie Wiślacy ponownie przejęli inicjatywę. O sporym pechu mogą mówić Grzegorz Pater i Mauro Cantoro, bo po ich strzałach na drodze do zdobycia gola stawała poprzeczka. Starania mistrza Polski nie zostały uwieńczone sukcesem, a co gorsza, czerwoną kartkę dostał dobrze spisujący się w tym meczu Gorawski. Vålerenga Wisła 0-0.
Wbrew tradycjom bramki nie puścił. Simon był dzisiaj naprawdę bardzo dobrym duchem tej drużyny, był tak, silną punktem. Stroną tego zespołu. Ale nie może się mierzyć absolutnie dokonaniami z Mariuszem Liberdą, co jest zresztą paradoksalne, bo Groklin stworzył więcej sytuacji pod bramką Manchesteru niż Manchester pod bramką Groklinu, a jednak takim cichym bohaterem właśnie meczu pozostanie dla nas Mariusz. Mariusz Liberda miał dużo więcej interwencji, szczególnie w końcówce tego spotkania, co oczywiście nie powinno specjalnie dziwić. Zdaje się, że Simon tylko czterokrotnie był zmuszany do jakiegokolwiek wysiłku. Ale większą wszechstronnością się Mariusz dzisiaj musiał wykazać, to prawda. Zresztą chwaliłeś go za to, że wyciągnął wnioski z poprzedniego meczu, że grał na przedpolu znakomicie. Nie tylko wyłapywał centry, wrzutki, ale przede wszystkim bardzo często wychwytywał te prostopadłe podania z głębi boiska, czego odrobinę zabrakło w pierwszym meczu. Tutaj niewykorzystana sytuacja Andrzeja Niedzielana na pewno, jeśli chodzi o kolejną rundę Pucharu UEFA. Takie sytuacje trzeba będzie wykorzystywać. Dzisiaj można zrzucić troszeczkę winę na to, że piłkarze po prostu Groklinu nie mieli szczęścia, ale to szczęście musi się uśmiechnąć i trzeba rzeczywiście jemu ewentualnie pomóc. No ja myślę, że teraz to już jest kwestia treningów i takiej swobodniejszej pracy nad wykańczaniem akcji, bo jak... Wybiegł tylko Tomasz Wałdoch. Na ławce Schalke zasiadł Tomasz Hajto, natomiast rezerwowymi w Hercie byli Artur Wichniarek, Bartosz Karwan i Tomasz Kuszczak. W 37 minucie po błędzie bramkarza Schalke Franka Rosta prowadzenie dla gospodarzy zdobył Denis Lapaczyński. Po zmianie stron w 59 minucie wyrównującą bramkę dla gości strzelił Holender Ode Kampais. Kampais długo nieatakowany prowadził piłkę, w końcu zdecydował się na strzał zza pola karnego. Technicznie zaskoczył Gabora Kirajego. U rozpaczy 35-tysięcznej berlińskiej widowni na 2-1 dla Schalke podwyższył w 68 minucie Tomasz Wałdoch. Były reprezentant Polski znakomicie zamknął akcję po stałym fragmencie gry. Na 9 minut przed końcem spotkania trzecią bramkę dla gości strzelił Gerald Asamoah. W Berlinie Hertha przegrała z Schalke wysoko 1-3. I oto wyniki 14. kolejki Ekstraklasy Niemiec. W Westfalii oglądali kibice na stadionie w Kolonii, gdzie na mecz z gospodarzami przyjechała drużyna Schalke Gelsenkirchen. Wśród przyjezdnych zabrakło Tomaszów, Wałdocha i Hajty, co nie znaczy, że nie mieliśmy w tym spotkaniu polskich akcentów. W zespole z Kolonii cały mecz rozegrał Łukasz Podolski, ale bohaterem spotkania był pochodzący z naszego kraju Michał Delura, który zdobył drugiego gola dla Schalke. Goście prowadzili od 25 minuty po bramce Nico van Kerkhoffena. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza część spotkania. W drugiej, 64 minucie na boisko wszedł Delura, a na 9 minut przed końcowym gwizdkiem strzałem głową ustalił wynik meczu. Po tym spotkaniu zespół Köln spadł na ostatnią pozycję w tabeli. Drużyna Schalke wciąż walczy o udział w europejskich pucharach. Prowadzący w tabeli Anderlecht podejmował na własnym stadionie zespół Lokeren. 23 tysiące kibiców było pewnych, że ich pupile, popularne fiołki, pewnie wygrają. No i na to zanosiło się, choć dopiero po godzinie gry Anderlecht dopiął swego, objął prowadzenie. Ładna dwójkowa akcja Wilhelmsona z partnerem. No i Szwed, który zmienił troszkę wcześniej Martina Kolara, strzela gola na 1-0. Tym prowadzeniem Anderlecht cieszył się krótko, zaledwie 4 minuty, bo oto w 65 minucie brazylijski obrońca Lokeren, Tailson, doprowadza do remisu. Nie zdążył Hannu Tichinen, mało zdecydowana postawa Żitki, no ale popatrzmy na ten strzał, bo warto.
84 minuta. Gola strzela Michał Żewłaków. Dopiero druga bramka polskiego obrońcy w tym sezonie dla Anderlechtu. To jest jego 26 mecz, wliczając także spotkania Pucharu Belgii i Ligi Mistrzów. Druga bramka, ale gol, który pretenduje do miana jednego z najładniejszych w ten weekend w całej Europie. Pięknie to zrobił, pięknie podkręcił nasz reprezentant piłkę. Ta wpadła w okienko i co najważniejsze, to był strzał, który dał Anderlechtowi zwycięstwo nad Lokerem 2-1. A więc jakby się umówili bracia Żewłakowowie, bo trafił i Marcin. Udało się bardzo obiecująco. 11 minuta, Piechniak do Moskały, do Witka Mili, bramka dla Polski, ale niestety nie zostaje uznana. Stefan Messner uznał, że Polak był na pozycji spalonej. 31 minuta. Znowu świetna okazja. Czerwona kartka Koszty, a więc rywale grają w dziesiątkę. Znakomita akcja Piechniaka. Rasiak broni ramę. To była 40 minuta. Druga połowa zaczęła się dla nas dobrze. Dopiero w 73 minucie strzelał Piechniak, ale obok. 70 minuta. Pierwsze ostrzeżenie Bordeaux. Akcja Jurietiego wykończona przez Szamaka. Broni Liberda, a oto 90 minuta. Foldeno, Selades i Szamak pokonuje Liberdę i Groklin przegrywa z Bordeaux 0-1. Do Grodziska wrócimy jeszcze za chwilę. Rotterdam od pierwszej minuty w zespole Feyenoordu Eusebiusz Smolarek, który wrócił już chyba do pełnej dyspozycji, bo zagrał w tym spotkaniu w pełnym wymiarze czasowym. Bramki w tym spotkaniu padały dopiero w drugiej połowie, w 60 minucie po zagraniu Schreudera. Lurling, pokonany bramkarz Gerde Fliger, goście prowadzą 1-0. W pierwszej połowie doskonałą okazję miał Ebi Smolarek po świetnej indywidualnej akcji, ale wówczas jego strzał zablokował, wybijając na rzut rożny obrońca Willem Feitilburg. 70 minuta gry. Atakują piłkarze z Rotterdamu. Włączył się do akcji ofensywnej Koreańczyk Song Chong-guk. Song Chong-guk uderzył znakomicie. Druga bramka dla drużyny Feyenoordu. Niewiele mógł zrobić przy tym strzale Song Chong-guka, oglądany przez państwa reprezentant Belgii Gert De Vlieger. Świetnie wkomponował się w zespół Feyenoordu Song Chong-guk. Dobrze w zespole PSV wygląda i Lyon Kpyo, troszeczkę gorzej, albo dużo gorzej Park Ji-song. Kontratak Feyenoordu, do środka zbiega Smolarek, przy piłce są gracze Van Marwijka, Buffel, Ebi Smolarek. Jego pierwsza bramka od 11 spotkań w barwach Feyenoordu. No, długo czekał na tego gola w lidze. 2 lata. Gracz, którego już wkrótce powinniśmy zobaczyć w reprezentacji Polski, jest do dyspozycji Janasa. Być może dostanie powołanie na spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi. Rywale w łatwy sposób strzelili do przerwy 2 gole. Najpierw Mark Plenis, a minutę później Marouane Chamakh i szanse na 4. rundę zmalały niemal do zera. Kropkę nad i postawił po przerwie Ibica Kryżanac, który samobójczym strzałem pokonał Mariusza Liberdę. Potem był jeszcze rzut karny, wykorzystany przez Alberta Riere i na otarcie łez honorowy gol Tomasza Wieszczyckiego. Drużyna Bordeaux. Wiedzamy od meczu na szczycie. Stadion Philipsa, Eindhoven, biało-zielone kostiumy, zespół Feyenoordu Rotterdam, biało-czerwone koszulki, czarne spodenki. To drużyna mistrza kraju, ustępującego już chyba w zasadzie mistrza kraju PSV. Eindhoven, PSV przed tą kolejką na miejscu drugim z dorobkiem 52 punktów w 24 spotkaniach. Feyenoord na miejscu czwartym, 43 punkty. Drużyna PSV do lidera Ajaxu traciła przed tą kolejką 6 punktów. Oto skład PSV w bramce Waterus, 29 Hopland, 30 Bögelund, 3 Lyon Pio, 5 Bauma, 16 Lucius, 13 Van der Schaaf, 7 Park Ji-song, następnie 6 Van Bommel, 25 John de Jong i z numerem 8 Venechorov Hasselink. Feyenoord Rotterdam, podopieczni Berta Van Marwijka w bramce Lodewijks, następnie 4 Ndiliga, 17 Pauwe, 3 Vandenberg, 24 Song Chong-guk, z numerem 16 Eusebiusz Smolarek, 14 Shinji Ono, z numerem 23 Gali, z 10 Lurling, z 19 Buffel i z numerem 7 Kaut. Jeśli chodzi o zespół Feyenoordu, na ławce rezerwowych ten mecz rozpoczyna reprezentant kraju Robin van Persie, na ławce także uzdolniony Serb napastnik Danko Lazovic, natomiast dużo osłabień w drużynie PSV. Kontuzjowani chociażby Szwajcar Fogel, skrzydłowy Arjen Robben, czy też napastnik reprezentacji Serbii
Mateja Keszman, najlepszy strzelec ostatnich lat Ligi Holenderskiej. Song Chong-guk, grający na stronie razem z Edwin Smolarkiem, Dirk Kaut. Song Chong-guk do Smolarka, dobrze ustawiony Lee Yong-pyo. W zespole Feyenoordu nie ma Chilijczyka Pardo. Nie ma także w tym meczu Schreudera. No ale wrócił do składu Japończyk Shinji Ono. Fauluje kapitan Feyenoordu Patrick Pauet. Oto Arjen Robben, skrzydłowy reprezentacji Holandii, piłkarz, który będzie pauzował co najmniej 6 tygodni. Uwaga, De Jong. PSV wciąż gra w europejskich pucharach. PSV w pierwszym meczu czwartej rundy Pucharu UEFA zremisowało na AB de Champs-Auxerre. Teraz fatalny błąd Vogelunda. Jest Buffel. Buffel, Waterus, Smolarek i gol! Mamy polską bramkę w meczu Ligi Holenderskiej. W meczu na szczycie Eusebiusz Smolarek, piłkarz, którego najprawdopodobniej powoła w środę Paweł Janas na towarzyski mecz ze Stanami Zjednoczonymi w Płocku, zdobywa bramkę w 13 minucie. To drugi gol w tym sezonie prawego pomocnika Feyenoordu Rotterdam, 23-letniego reprezentanta Polski. Fatalny błąd Kaspara Vogelunda. On wrócił do składu PSV po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Fatalne zachowanie. Buffel troszeczkę zbyt egoistycznie wychodził z bramki Waterus. Już wydawało się, że nic dobrego z tej akcji Feyenoordowi się nie zdarzy, a tymczasem fantastycznie asekurował Buffela kilka metrów, biegnąc za nim Eusebiusz Smolarek i oto gracz z numerem 16 na koszulce strzela swoją drugą bramkę w rozgrywkach Ligi Holenderskiej. No naprawdę polscy kibice powinni być zbudowani tym, jak gra w piłkę Eusebiusz Smolarek, tym jak ambitnie, jak szybko wrócił do składu Feyenoordu. Pamiętajmy jego ciężkie kontuzje, blisko 2 lata przerwy. Ogrywał się w drużynach amatorów, no ale Bert van Marwijk lubi Smolarka, daje mu szansę grania. No i Smolarek odpłaca to naprawdę dobrą grą. Teraz zła akcja Dirka Kauta, najpierw wybronił jego uderzenie Waterus, a później już zabrakło precyzji temu dośrodkowaniu snajpera Feyenoordu. Jak na razie bardzo pasywnie, bardzo statycznie grają piłkarze Husa Hiddinka. De Jong. Znów błąd. Wybita piłka w aut. Zobaczmy raz jeszcze to. Szansa Dirka Kauta do podwyższenia rezultatu. W środku Smolarek. Podnosił rękę reprezentant Polski, ale nie dośrodkował. Dokładnie Dirk Kaut. Hus Hiddink. Czwarte miejsce podczas finał piłkarskich mistrzostw świata z reprezentacją Korei Południowej. Absolutny bohater narodowy wrócił do Holandii i teraz pracuje bardzo dzielnie z drużyną PSV. Ta strata jednak 6 punktów wydaje się już być trudna do odrobienia. No zwłaszcza, że w meczu z Feyenoordem nie idzie, że w 55 minucie w dalszym ciągu po bramce Smolarka prowadzą goście. Teraz dobra okazja gospodarzy. To Van Lanten, piłkarz, który w 45 minucie zmienił kontuzjowanego Theo Lusiusa. Zobaczmy, to reprezentant szwajcarskiej młodzieżówki, był przy nim Song Chong-guk. Nawet nieźle pomyślał, szukał strzału w kierunku dalszego słupka bramki Patryka Lodewijksa. Z dużą swobodą minął obrońcę reprezentacji Korei Południowej, ale po prostu nie trafił. 63 minuta. Kolejne próby podejmowane przez piłkarzy PSV, dosyć głęboko cofnięty zespół Feyenoordu. Vogelund. Był Jan Wenegorop Kazelink, jeszcze Kaspar Vogelund. Teraz znakomita okazja drużyny PSV Eindhoven. To Nigel de Jong, 64 minuta. Nie mamy bramki dla PSV. Bardzo ładne zagranie Van Lantena.
tego młodego Szwajcara, który gra od końcowych sekund pierwszej części gry, kiedy zmienił kontuzjowanego Theo Luciusa. W 68 minucie druga zmiana w zespole PSV. Na murawie w miejsce Van der Schaffa pojawił się Faber. Na razie jeszcze bez zmiany w zespole Feyenoordu. Błąd Pałę, Von Lanten, Wenegorow Hasseling, jeszcze Park Ji-song. Park Ji-song przed pole karne i znakomita interwencja Patryka Lodewijksa, a strzelał Mark van Bommel. No, trzeba powiedzieć, że to szczególnie ważny mecz dla Lodewijksa. On rozpoczynał swoją karierę w PSV, później wypożyczony do Groningen, wrócił do Eindhoven. Tutaj jednak był cały czas tylko zmiennikiem Ronalda Waterusa czy też Iwicy Krajla. No i teraz po transferze do Feyenoordu też o to miejsce w składzie nie było łatwo. Przecież tam po odejściu od Dudka tym pierwszym był Edwin Zetebir. No tyle, że w ostatnim czasie w znakomitej dyspozycji jest Lodewijks. 10 minut do końca spotkania PSV Feyenoord 0-1. W 78 minucie boisko opuścił Belek Thomas Buffel. W jego miejsce pojawił się na murawie Danko Lazovic. Kaspar Bogelund chciał naprawić swój błąd, chciał się zrehabilitować za to, co zdarzyło się w 13 minucie, kiedy to uciekł mu Buffel, kiedy to przytrafił mu się Kicks i kiedy to gola strzelił Ebi Smolarek. Dobry strzał Duńczyka, ale też znakomita interwencja Lodewijks. W 85 minucie Van Persie zastąpił Lurlinga, natomiast w zespole PSV trzecia zmiana Addo w miejsce Hoflanda. Oto właśnie Erik Addo. Interwencja Diligi. Od nowego sezonu Feyenoord już poprowadzi Ruud Gullit. No i robi wszystko Bervan Marwijk, aby Feyenoord grał już w przyszłym sezonie pod wodzą Ruuda Gullita w rozgrywkach europejskie puchary. Jeszcze jedna akcja gości. Bogelund. Boiska był Ebi Smolarek, tak w stylu ojca Włodzimierza, przetrzymywał piłkę w narożniku boiska pod bramką rywala Mateja Keszman, jeden z wielkich nieobecnych tego meczu. Jeszcze zanim zakończył zawody, doświadczony arbiter Dick Jol opuszczał trybuny stadionu Philipsa. Mateja Keszman to ostatni gwizdek sędziego. Bardzo ważne zwycięstwo Feyenoordu w kontekście zdobycia trzeciego miejsca gry w europejskich pucharach. W przyszłym sezonie Feyenoord po tym spotkaniu ma na koncie 46 punktów, no a PSV czekało, co zdarzy się w Amsterdamie. Czy Ajax poradzi sobie z Rodą Kerkrade, bo jeśli wygra, no to rzecz jasna będzie już Ajax bardzo bliski tytułu mistrza kraju. To bohater tego meczu, to największa gwiazda tego meczu, Eusebiusz Smolarek, piłkarz, który dał zespołowi Berta van Marwijka 3 punkty w konfrontacji z PSV. Nie stracili bramki na swoim stadionie już od ponad 800 minut, gdy dodatkowo w 24 minucie spotkania bramkę strzelił Martin Michaelbeck. Wydawało się, że Bochum zainkasuje 3 punkty. Jednak w drugiej połowie gole strzelali już tylko goście. W 78 minucie Thomas Plazener, a w końcówce spotkania wynik meczu na 2-1 dla Schalke ustalił wprowadzony w drugiej połowie na boisko Michał Delura. VfL Bochum, Schalke 1-2. Larkiem w składzie gra z Rodą Kerkrade. Oto 16 minuta gry. Szarżuje lewą stroną boiska Thomas Buffel. Buffel. Niezdecydowanie obrońców Rody. Buffel. Mamy bramkę dla drużyny Berta van Marwijka. Już w 16 minucie otwiera wynik tego spotkania reprezentant Belgii. Jest dynamiczny. Dobrze wyszkolony technicznie. I wciąż bardzo młody. To 58 minuta spotkania. No chyba mimo wszystko błąd sędziego. Lurling widać trzymał za koszulkę jednego z obrońców Rody. Arbiter jednak uznał, że było zagranie ręką w polu karnym piłkarza z Kerkrade.
i przyznał rzut karny Feyenoordowi, rzut karny zamieniony na bramkę przez Dirka Kauta. Do zera dla drużyny z Rotterdamu w konfrontacji z Rodą Kerkrad. Siedemdziesiąta czwarta minuta, zobaczmy, z własnej połowy wystartował Eusebiusz Smolarek, pokazał się Japończykowi Ono, Shinji Ono do Ebiego Smolarka, Ebi Smolarek sam na sam popędził na bramkę Rody w stylu swojego ojca Włodzimierza. Strzela swoją trzecią bramkę w sezonie, jest w bardzo wysokiej formie, powołany przez trenera Janasa na mecz USA. Ebi Smolarek, Feyenoord 3, Roda Kerkrade 0. Naprawdę z przyjemnością ogląda się takie akcje, takie bramki Smolarka juniora. Po tym zwycięstwie Feyenoord traci już tylko punkt do drużyny z Eindhoven. W zespole Herenveen grał... Z dobrej strony pokazali się polscy piłkarze. Rozpoczynamy od wizyty w Gelsenkirchen, gdzie Schalke 0-4 podejmowało HSV Hamburg. Gospodarze objęli prowadzenie już w 10 minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Jerga Beme wykorzystał Tomasz Wałdy. Polak grał cały mecz mimo złamania kości śródręcza. 20 minut później było już 2-0, a trafieniem popisał się Ebe Sand, dobijając strzał Fabiana Lamotte. 5 minut później po jednym z kontrataków na polu karnym faulowany został gracz HSV, a jedenastkę na gola zamienił Mehdi Magdavikia. 2 minuty przed końcem pierwszej części było już 3-1 dla Schalke, a do siatki trafił świetnie grający w tym meczu Lamotte. Gospodarze wygrali 4-1, a ostatniego gola zdobył Michał Delura, który niedawno dostał propozycję gry w polskiej młodzieżówce. W zespole z Gelsenkirchen do 67 minuty grał Tomasz Hajto. W meczu słabe uszy rozgrywek FC Köln wygrało na swoim boisku z Eintrachtem Frankfurt 2-0, ale nadal okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Rozpoczęło się pomyślnie dla gospodarzy. W 5 minucie wrzuconą na pole karne Eintrachtu piłkę chciał wybić gracz Frankfurtu Igo Hertz i uczynił to tak niefortunnie, że ta wpadła do bramki. Pół godziny później składną akcję Kolończyków zakończył Łukasz Podolski. Köln w tabeli Bundesligi zajmuje ostatnie 18 miejsce. Z 3 punktów może się cieszyć drużyna z dołu tabeli, Hanower 96 i Dariusz Żuraw. Nasz rodak wpisał się na listę strzelców, dając w 71 minucie Hanowerczykom prowadzenie w wyjazdowym spotkaniu z TSV Monachium. Nie minęły 2 minuty od gola Żurawia i było już 2-0 dla gości. Autorem bramki był Tomasz Brdarnik. Oto komplet wynik. A w wielką niedzielę wielki mecz Marcina Żewłakowa w barwach Excelsioru Muskrą. Bompenza zagrywa do Pieroniego. Pierwsza bramka dla Muskrą pada już w pierwszej minucie spotkania. Gratulacje od Marcina Żewłakowa, który trochę inaczej ustawiany przez trenera klubowego niż kiedy szkoleniowcem był Hugo Broz. No teraz George Lekens trenuje Excelsior Muskrą i Marcin grani jako za dwójką napastników. To właśnie bramka napastnika z Polski. Po stałym fragmencie gry bardzo dobrze uderzył głową Marcin Żewłakow. 7 bramka w sezonie, a Pieroni strzelił już swojego 24 gola. Później do pracy zabrali się piłkarze Westerlo. Na listę strzelców wpisał się Toni Bronio. 53 minuta. Muskrą 2. Westerlo 1. Jeszcze jedna akcja Muskrą. Bompenza, Marcin Żewłakow między nogami bramkarza Westerlo. 8 bramka w sezonie. Napastnika, który liczy na powołanie od Pawła Janasa na mecz z Irlandią, znalazł się dobrze w polu karnym. Bardzo ładny, płaski strzał 3-1 dla Muskrą. A w 87 minucie Widowicz fauluje napastnika Westerlo. Toni Bronio wyrównał bilans Żewłakowa w tym meczu, ale nie wyrównał już bilansu piłkarzy Excelsioru Muskrą, którzy pokonali Westerlo 3-2. Oto wyniki 29. Gości na stadionie w Utrechcie. Zobaczmy najciekawsze fragmenty tego meczu. 51 minuta. W polu karnym jest Lurling. Efektowny dribbling. Lurling. Ebi Smolarek. Świetnie znalazł się reprezentant Polski powołany przez Pawła Janasa na towarzyski mecz z Irlandią.
To czwarty gol Ebiego Smolarka w tym sezonie. Feyenoord Rotterdam prowadzi w Utrechcie 1-0. Doskonale przyjął piłkę Lurling. Świetnie podał do Smolarka i Feyenoord prowadzi. 63. minuta spotkania. Zwanzwijk podawał do swojego bramkarza Terola. Arbiter przyznał rzut wolny dla drużyny Feyenoordu Rotterdam. Narada, Buffel, Shinji Ono, Paue, także Dirk Kuyt, wysunięty bramkarz Terol. Blokuje go Smolarek, Dirk Kuyt i Feyenoord prowadzi w Utrechcie 2-0. W 75. minucie jeszcze jeden gol dla Feyenoordu Rotterdam. Bramka bliźniacza podobna do pierwszej, no ale jak może być inaczej, skoro znów podaje Lurling, a znów na listę strzelców wpisuje się Eusebiusz Smolarek. To jest piąta bramka Ebiego Smolarka w tym sezonie. Znakomita forma reprezentanta Polski, oby też tę formę przełożył na mecze reprezentacji. Rzadko strzela głową Eusebiusz Smolarek, tym razem jednak Ebi pięknie wszedł na pierwszy słupek i po zagraniu Japończyka Shinji Ono wpisał się na listę strzelców. Wspaniała jest to wiosna w wykonaniu Smolarka w lidze. To już szósty gol pomocnika reprezentacji Polski. Pomocnika, który w środę zagra w Bydgoszczy przeciwko Irlandii. 75. minuta, kolejny atak Feyenoordu. Ładna akcja Galego, zagranie ręką w polu karnym jednego z obrońców Volendam i arbiter wskazuje na 11 mecz. Bramce Verhoeven, Dirk Kuyt, Feyenoord, Volendam 2-0. Nas cieszy. Na sperre bei Dortmund saß Everton überraschend nur auf der Bank. Der Gastgeber von Beginn an mit mehr Biss und diesem ersten Freistoß, der Manager wie üblich auf seinem Platz auf der Baustelle. Marcelinho, der Mann für die Standards. Schlechte Abwehr von Bamus und drin ist er. Eine Woche Sonderfreistoßtraining und dann lief es doch ein bisschen anders als geplant, vor allem für ihn hier. Er erschrak über das Eigentor von Kehl, hier gut zu sehen. Unglücklich diese Szene für die Dortmunder. Schlecht die Abwehr zunächst und dann wurde Bamus von Wichniarek am weiteren Eingreifen gehindert. Von Dortmund nicht viel zu sehen. Die Berliner brachten sich hier selbst in Bedrängnis. Rosicki, der den Vorzug vor Everton erhielt, gegen den am Boden etwas hüftsteifen Matlock. Nein, das gefiel ihm nicht, was Trainer Matthias Sammer sah. Auch diese Situation nicht. Platz- oder Stockfehler von Jensen. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall gab es Einwurf für die Herthaner. Das ist Paul Dardai. Wichniarek lässt durch. Schlechte Abwehr von Fricks. Marcelinho mit Geschwindigkeit und mit Präzision. Assi Andy Thom als Springensfeld nach dem siebten Saisontreffer des Brasilianers. Hier nutzt er seinen Vorteil der Geschwindigkeit aus. Und ob Bobic noch dran war oder nicht, egal, der Treffer wurde dem Brasilianer gut geschrieben. Wo war der UEFA-Pokal-Aspirant? Was war los mit Borussia Dortmund? Rosicki legt ab auf Jensen. Langer Ball auf den längsten, auf Koller. Und tolle Parade von Christian Fiedler. Daumen hoch für die Vorarbeit des Dänen, aber auch für diese Aktion des Hertha-Schlussmanns. Das war's von Borussia Dortmund. Ansonsten wieder die Berliner mit Marcelinho. Das Mittelfeld schnell überbrückend und die Viererkette der Dortmunder immer wieder vor Probleme stellt. Pinto, Wichniarek lautet hier, im Fallen, Bamus im Fallen, Bobic im Fallen. 3-0.
Ja, kann denn das wahr sein? Eine Rutschpartie mit fataler Torfolge für die Schwarz-Gelb. Und Bobic mit dem Treffer gegen seinen alten Club. 0:3 zur Pause. Der Mann war sichtlich angefressen. Und so sieht das Leben auf der anderen Seite aus. Dortmund im zweiten Durchgang jetzt, wie erwartet, muss man fast sagen, mit Everton. Hinten eine Dreierkette und vorne mit drei Spitzen. Vorarbeit von Gambino, das ist Everton, fast der erste Ballkontakt. Und drin ist er, der Fußball. Schon mehrfach in dieser Saison hatten die Berliner eine klare Führung verspielt. Und alles bangte jetzt nach diesem Anschlusstor von Everton. Sein 14. Saisontreffer. Hertha versuchte, die direkte Antwort zu geben. Friedrich schaltete sich oft vorne mit ein. Und dann Marcelinho. Marcelinho! Da wollte er es zu genau machen. Aber sie ließen sich nicht so beeindrucken durch diesen Gegentreffer. Brachen nicht auseinander, wie zuvor schon einige Mal. Wieder Marcelinho, schöner Pass auf Wichniarek. Der gegen Ivanisson und gegen Vamus. Und Hoeneß als König der Baustelle. Nein, nicht springen. Im letzten Moment hat er sich noch anders überlegt. Durchsetzungsstark Wichniarek. Sein zweites Saisontor für die Berliner. Dortmund drängte jetzt. Everton, Posten. Er war der auffälligste Akteur und man fragte sich im Nachhinein, warum er nicht von Beginn an gespielt hat. Raus, raus, bedeutete Hans Meyer seinem Team jetzt, die standen zu tief und Dortmund machte das Spiel. Koller von Zweien attackiert, immer noch Koller und Everton, 2:4. Unterhaltsam war es an diesem Nachmittag in Berlin. Koller stark gegen Matlung und Simonic. Und Everton mit dem Instinkt des Torjägers, sein 5. Doppel. Die Berliner hatten inzwischen gewechselt. Neuendorf war für Marcelinho gekommen. Hier ist er am Ball. Und der ist drin. Zecke vom Publikum, stürmisch gefordert zuvor. Nach diesem ersten torvorbereitenden Pass von Bart Gohr in der Saison mit dem Instinkt des Straßenfußballers und einem Erstliga-Elite-Lupfer à la Bonheur über Vamus. Das war die Vorentscheidung, aber noch nicht die letzte nennenswerte Szene. Wieder Neuendorf schickt den eingewechselten Nando Raphael. 6:2. Runter mit dem Hemd, dafür gab es Gelb. Und dann auch weg mit der Maske, die er nach dem Jochbeinbruch trug. Schön gewartet und dann gut verwandelt von Nando Raphael. Also weg mit der Partybremse, denn das war heute ein wichtiger Sieg. Ja klar, das war ein ganz großer Schritt zum C-Klassenerhalt. Erster FC Köln. Das 18-jährige Stürmertalent brachte die Domstädter gegen den FC Bayern München in Führung. Rundzie kwalifikacyjnej. A tymczasem w meczu 33 kolejki piłkarze Feyenoordu Rotterdam grają z RBC Rosendal. Po raz pierwszy tej wiosny mecz na ławce rezerwowych rozpoczyna reprezentant Polski Eusebiusz Smolarek. To dziwna decyzja trenera Van Marwijka. Ebi ma na koncie 6 bramek. Pierwszego gola Feyenoord strzela w 18 minucie. To gol zdobyty przez Dirka Kauta. W 20 minucie wyrównują jednak piłkarze Rosendal. Yusuf strzela swoją 7. bramkę w sezonie. Jest 1:1. Gol Kauta był jego 17. trafieniem. W 36 minucie asystuje Paue. A do siatki Michaela Arca trafia Buffel. 14. gol w sezonie Belga. W 74. minucie po zagraniu Ono, Patrick Paue. Jego 3. gol w sezonie i 3:1 dla Feyenoordu. Wchodzi Smolarek. 2 minuty później rozgrywa piękną akcję. Zagrywa do skrzydła. Dirk Kaut, Eusebiusz Smolarek. 7. jego gol w sezonie. Rosendal, Feyenoord 1:4. Ebi strzela swoją 7. bramkę tej wiosny.